Okej, okay, także mówicie, że escape, mówicie, że ucieczka. Jak to się robi? Dodatki, tryb ucieczki. Z tego zapisu, Jezu, nawet nie umiem tego wczytać porządnie. No zobaczmy, ja szczerze mówiąc nigdy nie uciekałem. O, kobietom uciekamy, co ciekawe. Ja tego od razu mówię, nie umiem robić. Wiem, że tutaj trzeba jakoś skillować postać. Wiem, że trzeba... Piszcie mi, bo szczerze mówiąc ja nie mam zielonego pojęcia, jak się w to bawić. Pięści. Okej, okay. Czy to są jakieś skillsy, tak? Spróbuję, mam nadzieję, że z waszą pomocą to się uda. Znaczy, to nie jest tak, tutaj trochę sobie pogadam, nie wiem, pewnie nie wrzucę już tej ucieczki nigdzie. Albo wrzucę jakoś dodatkowo. I co ja w ogóle tutaj mogę robić? Bo szczerze mówiąc nigdy tego nie widziałem, wiecie? Wiem, że mogę teraz czekać, ja muszę czekać, aż mnie zaprowadzą do celi. A co ja chciałem powiedzieć? Ja nie wiem, wyleciał mi z głowy. Podejmij noworoczne postanowienie, zacznij serię z Doty. Tak, który nikt nie będzie oglądał, bo Dota jest totalnie niepopularna w Polsce. Jest milion kanałów z Dotą w Polsce, który nikt nie ogląda. Totalnie nikt nie ogląda. Kiedy Dota była grana u nas, to nikt na to nie patrzy, sorry. Już były próby też z tym związane. Okej, okay, ja bym prosił jakieś mega porady. Ulepszyj moc władania pałą. Reputacja. Wydaj punkty reputacji. No nie mam żadnych punktów reputacji, czekam na nie. Rozumiem, że teraz mam czekać. Help. Krok pierwszy, reputacja to podstawa w więzieniu. Podstawa, zwiększ reputację, wszczęść bójki. Krzywdzenie ludzi to skuteczny sposób na uzyskanie rozgłosu, ale możesz zacząć od wandalizmu. Im więcej obrażeń zadasz w jednej bójce, tym lepiej. Nie zostawiaj świadków, jeśli strażnik zobaczy, jak walczysz, ukaże cię. Chyba, że nie dasz mu na to szansy. Praszka nie wygląda dobrze, lepiej zakończyć bójkę na własnych warunkach. Krok drugi, banda. Werbuj innych więźniów, którzy pomogą ci w ucieczce. O Jezusie, ale panowie drodzy, to będzie długie. To będzie długie, bardzo długie. Wilku, a mnieciu? No, co z mnieciem? Z mnieciem nagrywaj. No nie wiem, jest taka opcja faktycznie. Tak był turniej. Ale mówi, że to jest... Dążysz do czego? Dlaczego miałbym z mnieciem nagrywać? Możemy coś nagrać, ale musi być jakiś fajny pomysł. Ja tego pomysłu właśnie nie mam. Co byśmy mogli w sumie nagrać. Znaczy, mieliśmy Dungeon Defenders już 100 lat temu nagrywać. Jeszcze za Delta Games Channel. Mieliśmy coś tam w Dotę grać kiedyś. No ale w Dotę nie grywam ostatnio za bardzo. Także wiecie. Co to jest mnieciu? Mnieciu to jest taki gość. Mogę tu się bić? No, ale jestem zakajdankowany, więc nie bardzo. Mnieciu to jest taki gość, z którym streamowałem turniej z Hotsa w październiku bodajże. Nie no, mi ogólnie brakuje najbardziej odzewu właśnie, jeśli chodzi o to, co by was interesowało, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to, co ja chcę nagrywać, to nie równa się temu, co wy chcecie oglądać. I często jest tak, że ja na przykład bym nagrał z 5 różnych rzeczy i mi nikt nie odpowiada na to, z czego mam nagrać, waszym zdaniem. To bym potrzebował, że widzę, że na przykład nagram taki odcinek, wejdzie na niego 300 osób, a zagłosuje w ankiecie tylko 50. Gdzie patrzy u Sztyksa taka sama sytuacja i u niego jest 200 wyświetleń i jest 180 głosów, no pozdro. No chyba mnie rozebrali faktycznie przed chwilą. Okej, okay. I co mogę robić? Mogę się napierdzielać! Nie, będę nieprzytomny, powiedziałem, Jezusie, czy ja będę nieprzytomny teraz aż do tego, aż się nie pojawi vlog 58 minut. Serio? Jak ja nie umiem tego, ja nigdy nie uciekałem, więc ja nie wiem totalnie jak to się gra, ale mam jakieś punkty reputacji, pominkary. Nie chcę wydawać tego punktu reputacji. Mocny sierpowy. Będę zabijał. Bądź oryginalny i zacznij serię z Minecrafta, serio. O Jezu, ale tam się klepią. No i co, jestem nieprzytomny, no i super, i co, i to jest koniec, tak? Bo nie mam... No fajnie.
To sobie pouciekałem. Rozwalę prysznicę, easy reputacja. No ale tak po mnie przyjdą, nie? Tak mi się wydaje. Pominkary, no nie, no zaraz nic nie da, po prostu jest nieprzytomny, a w więzieniu nie mam. Nie, no to więzienie nie jest gotowe. To więzienie nie jest gotowe na takie rzeczy. Tyle wam powiem, bo mi się wydaje, że muszę po prostu mieć blok najpierw medyczny. Takiego nie mam i będę nieprzytomny po prostu chyba po wsze czasy. Czy w końcu przestanę być nieprzytomny? No nie wiem, poczekajmy sobie. Chwila, bo tutaj coś ciekawego było, a ja sobie nie przeczytałem. Wilu, kiedy będziesz chciał w końcu pograć tego War Thundera? Fakt, sorry, miałem się odezwać. Kurczę, wiesz co? Wiesz ty co? Na jakimś live'ie, kurczę, nie wiem, czy w tym roku się uda. Sorry, byłem pewien, że się uda, ale no niestety nie wiem jak to wyjdzie, bo nie mam serii ponagrywanych. A później pod koniec roku wyjeżdżam na Sylwestra, więc tego czasu też nie będzie tyle. Tak wiem, jestem takim mistrzem ucieczek. Ursztysa też nie jest tak dobrze, no ale ma 400 wyświetleń na Tropico, nie? Każdym. O! Żyje! Żyje! Jestem ranny, wciul. Okej. Okay. Jestem głupi. Coś mi trzasnął, serio. Serio. Nie mam pojęcia, jak to grać. Zacznie znowu. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, naprawdę. Czy mówicie, że mam czekać, aż będę mógł coś rozpierniczyć? Lepiej się nie bić z ludźmi. Stevenson. Pięści. Okej. Okay. Niech będzie. Już tych jest dużo lepiej, bo przynajmniej ma ludzi, którzy mu to zlajku. Przynajmniej ma ludzi, którzy może nawet się nie podobają w serię jako takie, ale ma ludzi, którzy są za nim, a ja nie czuję czegoś takiego, tak? Wrzucę coś i nie wygląda to tak jak u niego. Ale nie na każdym odcinku. No, ma tyle, no. Pewnie wiadomo, że mu zejdzie, będzie miał coraz mniej, ale no wiesz. Tutaj mam 13 tysięcy potencjalnych widzów, bo wiadomo, że tam połowa to są martwe suby, duża, mega duża część to są ludzie, których interesowały, nie wiem, rzeczy od Szymona, a nie ode mnie, no ale wiesz, są to osoby, które mogłyby wejść, mogłyby zobaczyć, a dużo ludzi nawet nie sprawdza tego. No ja sobie klesnę to zobaczyć, że jesteś naprawdę dobrym youtuberem. Na pewno. Ukradnij nóż, bo ma duży damage. Okej, tylko skąd mam ukraść nóż? O, to jest pytanie. Patrzcie jak fajnie tańczę, nagą Stevenson. Punkt za sztukę. A ty streetcar skąd wiesz, grałeś? Bo ja nie wiem, w trybie ucieczki nic jeszcze nie kminiłem. No ale dobra, poczekajmy na łazienkę, która jest rano dopiero następnego dnia. Kapitulacja! Dobra, kapitulujmy, a punkty reputacji są przynajmniej na to. Dobra, tak będę robił. Silny. Jak minie kara, napierdzielam i od razu kapituluję, taki mój plan. Ma to jakiś sens? Z kuchni. No ale ja... Dobra, okej. Idę do tej kuchni, może nie na maksymalnej prędkości. Mówicie, że to będzie takie łatwe? Ja sobie wchodzę. Jezu, to jest łazienka, nie kuchnia. Podobno ja to budowałem, ale to jest wejście dla personelu, więc tak. O! Jak to teraz podnieść? Chwila. Nie! Zabiję kuchcika! Kuchcik! Nie! Jak to podnieść? Jak się to podnosi? Na co? Ale dobra, mam dwa punkty reputacji, nie jest źle! Okej. Okay. Ja prawie się zmyszę, ale nie, ale głowy nie dam. Help! Nie no, seryjnie nie wiem. Gra... Tu nie ma już sterowania, nikt takich rzeczy tu nie uczy.
No mam shadera, mam parę osób, ale to jest cały czas bardzo mało ludzi, tak? I wiesz. Mówię, mi nie zależy naprawdę... O Jezusie! 7 godzin, what the fuck? O co tu chodzi? Jakie 7 godzin? Jakie 7 godzin? Serio? Czemu to nie leci? Czemu to nie spada? Okej. Okay. Mam nadzieję, że zaraz będę żywy. Witam, witam Mr. Kot 19. Nie no, właśnie chyba dałem prawy, właśnie nie jestem pewien, albo prawy, albo lewej. Gościa pierdzielnąłem zamiast mu pomóc. Znaczy pomóc, Jezu, co ja pieprzę. Walałem gościa zamiast podnieść przedmiot z ziemi. O to mi chodziło. On wstanie czy nie wstanie? Co te 7 godzin oznacza? O, jestem! Jestem! Żyję! Żyję! Tak! Dziękuję! Mówicie, że wystarczy, że ucieknę, tak? Wiecie, że ta ucieczka może być prostsza niż myślicie? Może być naprawdę prosta. Bo ja tu nie porobiłem żadnych sektorów. Także wiecie. Pominkary, no ale nie mogę, bo to kosztuje punkt reputacji, moi drodzy, no. Ja nie bym to rozwalił, ale się nie da. Dobra, lecić, lecić, szybciej, szybciej, szybciej. Aha, ja muszę siedzieć w tym, Jezu, serio. A mogę przed tu? Mogę, lol. To sobie posiedzę tutaj u nich. No, tu sobie posiedzimy. Będzie fajnie. Nie rozumiem ci, Wilkuś, ale czego nie rozumiesz? Halo, halo. Wilku, zrób serię z Kieron Saints Row. Ale Saints Row to nie jest gra, która chyba byłaby ciekawa do takich rzeczy. No nie wiem, no kurczę, myślę, mam miliard pomysłów, ale... Wiecie, no jak coś nie wypala, to... To człowiek się wypala. Jezusie! Złapała mnie pałka jedna. No, z blokiem medycznym byłoby trochę prościej, to jest prawda. No z takimi ranami będzie ciężko, jak się będę wykrwawiał non-stop. W sumie ty, czy ja umrę w końcu? Jak to działa? Nawet nie wiem. Nie patrzyłem na ten pasek za bardzo, seria ZTS-a. Mogę strzelić w kalendarz. Ale nie widzę, żeby tutaj coś się ten... Coś się zwiększało. Znaczy pewnie dostanę w pierdzie, no to strzelę w ten kalendarz. No, tak będzie. Nie rozumiesz mnie tego, że masz widzów, którzy cię oglądają i wspierają tobie i tak za mało. No wiesz, no a tak ci powiem, że tak, apetyt rośnie w miarę jedzenia. To po pierwsze i... Wiesz, kiedy robisz coś długo, no to... Jezu, patrz co się dzieje z tą głową, patrzcie na to. To wiesz, coraz większe są po prostu... że tak powiem... Oczekiwania, nie? Coraz większe oczekiwania, a... Jeśli robisz to dobrze, no to czekasz na coś więcej niż parę osób, które cię oglądają. Co oczywiście też mega doceniam, żeby nie było. Tylko po prostu chodzi mi o to, że... No niestety, no ale w tym momencie wchodzi matematyka, tak? Ja mógłbym w tym samym czasie, w którym bawię się w te YouTube, mógłbym robić rzeczy bardziej pożyteczne, pod kątem, nie wiem, mojej pracy na przykład. A nie robię tego. Robię, nagrywam filmy dla 50 osób. A nawet nie, nie chcę fame'u, to nie na tym polega, właśnie nie o to chodzi. Zabij kogoś podczas spania. Mógłbym zabić, gdybym mógł coś ręcyma robić, nie? Ale tak trochę się nie da. Zaraz do mnie przyjdą, kurde, wjadą do mnie ostro, no. No dobra. Okej. Okay. Mówicie, że mam spróbować kogoś zabić podczas snu? Pięści, pięści. Lewo, prawo.
Może się uda. Nie, zabiją mnie zaraz. Kurde, znowu mnie zamknął. Ale krótko, dobra, trochę ich tam zjechałem. Dwa punkty reputacji są, powoli do przodu. Dam sobie teraz, żebym mógł być śmiertelnie groźny i szybki. Dobrze. Jest nice, jest nice. Ktoś tu wpierdziel dostał. Chwila, czemu u ciebie 12 osób, już tych 140 było dzisiaj. What the fuck? Więcej osób zawsze było na twoich live'ach. Kiedy więcej osób było na moich live'ach? Weź mi to powiedz, bo nie do końca wiem. Zabiłem. Fuck yeah. O Jezusie. Pominkary, dobrze. Miałem punkt reputacji. No i dobra. O to chodziło? Mam pełne życie. What the fuck? Zwiesiło się? Nie. Auto zapis, dobra. No mam spać, tak? Chcę tu wejść. Gdzie ty mnie prowadzisz? Nie, no dobra, zawsze muszę tam iść. Na lewej zmerty miałeś 60 osób. Jezu, ale nie miejcie beki. Już Sztyksa wtedy było 15-20, u ciebie 50-60, bo Sztyks nie robił live'ów, albo robił, nie wiem, jakoś dziwnie. Ale widzisz, no teraz tak to nie jest. Teraz jakoś, no tak jest, wszyscy zazwyczaj oglądali ciebie. Już tutaj bez śmieszkowania, panie Darkshire, bez śmieszkowania, proszę. Dobra, zróbmy ostrą akcję. Nie. Nie. Godzina czekania. Dobra, pominkary. Czy to mnie uleczy z nieprzytomności? O, to jest pytanie. Tak. Nice. Dobra, czy mi coś jeszcze da ta reputacja? Nie, chyba już wystarczy tyle, prawda? Dobra, teraz jest spanie, trzeba je przeczekać. I tyle. Sztyks zdobył widzów od DGC i Lutela, lub to od Niedźwiedzia, jeździ od Ignacego, Ignacy od Gimpera. No, być może tak. Jeśli przycisk pominięcia spania. Gdzie jest taki przycisk, bo nie do końca wiem. Łazienka! Ja nie idę do łazienki. Ja mam to gdzieś. Idziemy tu. Dobra, ja tutaj się schowam. O no momento, schowamy się, jak będzie mu otwierał, to ja tam biegnę. Oho. Otwórz, open the door. Będzie prostsze niż wam się wydaje, bo tutaj totalnie nie zabezpieczyłem tego więzienia. Nie można wbijać, serio. Na czym polega ta ucieczka tak naprawdę? Na tym? Chyba tak. No wiem, że to powinienem mieć bandę i w ogóle mieć miliard ofiar, ale da się uciec z tego więzienia, bez problemów. Także mnie się udało, zerowe zabezpieczenia, pozdrawiam. Dire Victory, dokładnie tak.